Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na szybką recenzję gamepada od firmy Speedlink. Jest to model o nazwie Torit. Urządzenie takie możemy kupić średnio za jakieś 100 zł. Czasami zdarzy się, że będzie za 80 parę złotych nawet w jakiejś promocji, tak więc cena bardzo atrakcyjna. Jest to pad bezprzewodowy, kompatybilny z komputerami PC oraz konsolą PlayStation 3. Tak wygląda sam gamepad, dostępny jest w kilku kolorach. Jak widzicie, jest to dość wierny klon oryginalnego Xboxowego pada. W komplecie oczywiście jest nanoodbiornik, jest także kabel do ładowania baterii. Tutaj akurat nie mamy żadnych paluszków, nic nie wymieniamy. Po prostu mamy wybudowaną baterię o pojemności 550 mAh, która ładuje się jakieś 2-3 godzin i wystarcza na 10 godzin funkcjonowania tego pada wraz z używaniem wibracji. Jeśli chodzi o ten nanoodbiornik, to komunikuje się na paśmie 2,4 GHz, dlatego niezakłócony będzie jego odbiór, jego funkcjonowanie w grach. Z tym nie powinno być żadnych problemów. Zasięg tego pada to do 8 metrów, tak więc w zupełności wystarczająco. Wyposażony jest on, tak jak mówiłem, w wibrację. Do tego ma dwie analogowe gałki, tak jak Xbox, dwa triggery analogowe oraz 10 przycisków cyfrowych. Jak widzicie, ja mam kolor zielony, dostępnych jest jeszcze kilka innych kolorów. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to jest naprawdę nieźle. Plastik, z którego jest wykonany, jest naprawdę fajny. Jeszcze mamy tutaj takie gumowane elementy, które poprawiają nasz chwyt tego gamepada, tak więc jest naprawdę bardzo fajnie. Co do samych przycisków, odpala się go tak. Mamy przycisk Select, Start, przycisk Turbo, a pozostałe rzeczy dokładnie tak samo jak w Xboxowym, czyli wielokierunkowy D-pad, dwie gałki analogowe, cztery przyciski do gier, z tyłu dwa triggery oraz dwa przyciski prawy i lewy. W komplecie otrzymujemy kabelek do ładowania tego pada, oprogramowanie oraz instrukcje. Czyli teraz troszeczkę wrażeń z gier. Grałem sobie tym padem w Crysisa 3 najnowszego oraz też w pierwszego Crysisa i w Sniper Elite 3 Afrika. Powiem wam, że tym padem grało się naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajnym efektem były wibracje. Natomiast jako gracz petytowy wolę zdecydowanie kontrolować takie gry przy pomocy myszki, klawiatury. Natomiast w grach typowo takich na gamepady, czyli Prince of Persia, Devil May Cry, czy jakichś bijatykach typu Street Fighter, ten pad sprawdzał się po prostu rewelacyjnie. W takim Crysisie było fajnie o tyle, że czułem się jakbym grał trochę na Xboxie, natomiast precyzja myszki jest nie do zastąpienia przez żadnego pada, to jest moje zdanie. Dlatego zdecydowanie wolę ten gamepad do jakichś zręcznościówek. Generalnie pod względem jakości wykonania i funkcjonalności sprawdził się według mnie bardzo dobrze. Jak za taką cenę myślę, że mogę go spokojnie polecić. Jeśli będziecie szukali pada do komputera PC, ewentualnie macie w domu też PlayStation 3, no to będzie chyba świetny zakup. Jakichś większych mankamentów w nim nie znalazłem, może poza tym, że te gałki analogowe i te triggery są troszeczkę mniej precyzyjne niż w tym Xboxowym oryginalnym padzie, którego sam często używam, więc mam dobre porównanie. No i niektóre klawisze są także troszeczkę głośniejsze, natomiast to się pewnie po dłuższym czasie troszeczkę wyrobi i będzie też minimalnie cichsze, ale jakby nie było, jest jakaś różnica w porównaniu z tym Xboxowym. W każdym razie nie było z nim żadnych większych problemów. Jeśli uda wam się go znaleźć za jakieś 80-90 zł, no to myślę, że naprawdę jest wart kupienia. Dziękuję wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Za chwilę jeszcze ocena końcowa. Pozdrawiam was, cześć!